Dobra. Czego będziemy dzisiaj używać? Dzisiaj pokażę Wam standardowe podłączenie kontrolera od OpenPilot do ramy Tarota dostępnej na ABC-RC. Opcją, jeśli ktoś ma inną ramę, można wykorzystać dodatkowo takie mocowanie wibracyjne. Problem tej ramy pojawia się, że jeśli położymy, przykleimy w sumie na taśmę dwustronną piankową tą podstawę i wykorzystamy kontroler, to po prostu nie będę mógł zamocować górnej całej płyty, więc dlatego jestem zmuszony zrezygnować. Nie wiem, czy widać. Jest bardzo mało miejsca, a płytka już na pewno się nie zmieści. Tak więc, co dostajemy w naszym opakowaniu? Opakowanie jest bardzo ładne, plastikowe. Numer 6695, jest to kontroler lotu OpenPilot Revolution z modułem 433 MHz do transmisji danych, czyli telemetrii tak naprawdę. Co mamy w pudełku? Zestaw kabli. Dłuższy jest do naszego nadajnika i odbiornika, zależy jakiego używamy, może mamy z telemetrią lub nie. Pozostałe są do na przykład GPS-u, OSD, do sonaru, zależy co będziemy wykorzystywać w naszym przypadku, takie przewody będziemy używać. Są to w większości pojedyncze przewody. I tak wygląda cały ten zwitek. Dostajemy także antenę 433 MHz oraz sam kontroler. W kontrolerze mamy port antenowy, miejsce na ESC lub serwa, jeśli będziemy używać np. tricoptera, main port, flexi port, przez który podłączamy np. GPS-a i Bluetooth. Port USB standardowy, jak w większości telefonach Androida, i RC, czyli nasz odbiornik. Z tej strony jeszcze mamy dodatkowo power sensor lub niektórzy tutaj podłączają sonar. W bardzo fajnej plastikowej obudowie. I co jeszcze mamy dodatkowo? Przedłużkę do naszej anteny. Jak zwykle z takimi rzeczami podłączamy antenę, wkręcamy ją do środka, najpierw przedłużkę i drugim końcem do naszego kontrolera. I co będziemy musieli najpierw zrobić? Oczywiście najpierw będziemy musieli wszystko razem skonfigurować, czyli podpiąć to pod komputer za pomocą zwykłego kabla, takiego jak jest w Androidzie. I w większości obecnych płytek, jak Flip 32 i Nazy 32, jest dokładnie taki sam kabel. A różnica między tą płytką w wersji Revolution a podstawową, tu jest taka trochę zużyta, że mamy po pierwsze, na pewno mamy gorszy procesor. Sloty na ESC nie są kolorowane, czyli tak jak tutaj jest czarny, jest minusem, plus jest czerwonym, sygnałowy jest żółtym. Tutaj wszystkie są takie same i jest to słabo objaśnione, jest bardzo mały plus i minus. Mamy na pewno dodatkowy moduł radiowy, który jest, nie wiem czy tu pod obudową widać, ale pod obudową jest dodatkowy właśnie moduł, którego tutaj nie ma. No i ilość złączy jest inna. Tutaj, jak było RC in, ten kabel był krótszy chyba o 3 piny albo 4, już nie pamiętam, nie mam już tego starego kabla, więc nie mogę Wam pokazać. I tylko mainport i flexiport, nie ma żadnych dodatkowych złączy. Ja tylko zmodyfikowałem sobie trochę przewód, który jest w zestawie, z racji tego, że każdy przewód był pojedynczy, z takim pojedynczym pinem.
Po prostu przerobiłem to na potrójne dwie sztuki, czyli standardowych sygnałów i dwa do akcesorii. Zostawiłem pojedyncze, gdybym chciał kiedyś z nich zrezygnować. Teraz wrzucimy wszystko z powrotem do pudełka, to co nam nie będzie potrzebne, i zaczniemy robić wszystko na komputerze. Zanim przejdziemy do konkretnej konfiguracji za pomocą LibrePilot, to jaka jest różnica między starym kontrolerem a tym nowym Revolution? Stary od OpenPilot posiadał tylko 3-osiowy żyroskop i 3-osiowy akcelerometr, czyli tak naprawdę 6 DOF, tak się nazywa takie kontrolery. Był dobry jako podstawowy kontroler do naszych dronów, multikopterów, do latających skrzydeł czy samolotów. Nowy ma dokładnie to samo co stary kontroler. Plus do tego ma jeszcze barometr, telemetrię i pełną obsługę GPS-a, czyli tak naprawdę 10 DOF. Poprzednia płytka miała niby obsługę GPS-a, ale było tylko do telemetrii. Tutaj możemy już używać misji, czyli na mapie możemy zaznaczyć punkty, po których będzie się przemieszczał. Możemy zrobić return to home, position hold, czyli mamy dużo więcej funkcji. Różnicą też jest w obsłudze samego softu. Stary kontroler używał oprogramowania OpenPilot, który został zaprzestany koło czerwca zeszłego roku, czyli 2015 roku. Nowy kontroler już wykorzystuje LibrePilot. Jest to grupa ludzi, którzy byli w poprzednim projekcie. Udoskonaliła tylko wyglądy, niektóre funkcje, ale cała tak jakby otoczka, wizard i wszystkie ułatwienia, wygląd jest bardzo podobny do OpenPilota. Teraz pokażę Wam, jak wygląda podstawowa konfiguracja, czyli diagram połączenia. Ze schematu wynika, że nadajnik musimy podłączyć w odpowiedniej kolejności, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, jak podłączymy te przewody. Wizard i tak nam wykryje, który kanał jest odpowiedzialny za co. Nie musimy się tym zupełnie przejmować. Przy okazji jest od razu pokazane podłączenie GPS-u, telemetrii, i będziemy tym się zajmować w następnej części tej serii. Pokażę, jak skonfigurować GPS-a Neo 6M za pomocą i LibrePilot, bo dodali fajną funkcję automatycznej konfiguracji, jak i przez Ucenter, czyli przez program, który został wydany przez producentów tego GPS-u. Później pokażę, jak podłączyć do komputera telemetrię, które będę też omawiał w następnych filmikach, podłączenie wszystkich anten i w przyszłości podłączenie sprzętu FPV, jak połączyć te wszystkie anteny, żeby ze sobą nie kolidowały, i jak to wszystko pomieścić na małych ramach, jakich jest 450. Wracając do samego podłączenia, to jest nasz motor numer 1, to jest nasz motor numer 2, 4 i 3. Ja przykleiłem kontroler dwustronną taśmą pionkową. Są to dwie warstwy taśmy dla amortyzacji, bo tak jak już wspomniałem, nie mieści się tam płytka antywibracyjna. Podłączamy pierwszy silnik do slotu numer 1 ESC na naszej płytce. Bierzemy następny. Pamiętajmy o polaryzacji. Biały jest sygnałowy, czyli żółty na płytce, czerwony na środku, i masa jest od zewnętrznej strony płytki. Czyli w moim przypadku jest to czarny, czasem zdarza się, że jest to też brązowy. Podłączamy następny silnik, jest to silnik czwarty. I ostatni silnik numer 3. Wpinamy wszystko dobrze, żeby podczas lotu nam to nie odpadło, bo jak wiemy, kłady bez jednego bardzo szybko spadają na ziemię, prawie jak samolot z ciężkim tyłem, bo robi po prostu obrót i tyle z tego mamy.
Ja sobie dodatkowo podłączę diody LED, które pokażę, jak to skonfigurować w przyszłości w wersji zaawansowanej. W tym momencie po prostu podpinam to do slotu ESC numer 5 i będziemy to konfigurować w zakładce System i Hardware Settings. Z boku podpinamy 8 naszych przewodów do odbiornika. Staramy się to wszystko jakoś poukładać chwilowo. Dobra, teraz podpinamy kabel USB do komputera i do naszego kontrolera. Zaświecą nam się dwie lampki, zielona i niebieska. Zielona jest po prostu od napięcia, a niebieska i żółta, która się właśnie włączyła, to znaczy, że sygnały zostają bez problemu odczytywane, czyli sterowniki mamy zainstalowane i płytka komunikuje się z komputerem. Przechodzimy do LibrePilot i w tym momencie, jak podłączymy płytkę, czasem może nam się wyświetlić komunikat, że płytka, która do nas przyszła, ma inne oprogramowanie niż LibrePilot ma w sobie wbudowane. Nie przejmujemy się tym, klikamy po prostu OK lub Cancel i przechodzimy do następnego kroku. Nie ma to w naszym przypadku znaczenia, bo i tak musimy wgrać najnowsze oprogramowanie i pamiętajmy, zawsze ściągamy wszystkie śmigła. Ja wiem, że czasem się robi to bardzo szybko i robiło się to mnóstwo razy, ale zdarza się, że coś pójdzie nie tak i zacznie nam latać po domu, a to nie jest zbyt przyjemne, zwłaszcza jeśli siedzimy przy tym tak jak ja teraz mam to po prostu postawione na biurku. Klikamy w Vehicle Setup Wizard, pokaże nam się okno, tutaj znowu nam pokazuje, że ściągamy wszystkie śmigła, klikamy na Next i w tym momencie zaznaczamy Erase All Settings, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych i Upgrade. To nam wgra najnowsze oprogramowanie, które jest dostępne w softie 15.09. Jest to oprogramowanie najnowsze na dzień 17 lutego. Teraz jest wgrywany firmware i widzimy, że dioda niebieska tak lekko pulsuje, czyli jest w trybie bootloader i tylko w tym momencie możemy wgrać oprogramowanie. Czekamy. Teraz płytka zostanie uruchomiona ponownie i wszystkie ustawienia zresetowane. Jak widzimy, już dioda niebieska świeci naprzemiennie z żółtą lub pomarańczową, zależy jak kto to widzi. I wyświetli nam się board update, please next to continue i klikamy next. Nam się pokaże nasza obecna płytka. Tak samo konfiguracja wygląda w wersji Revolution Mini lub Nano, w różnych wersjach na różnych stronach inaczej to się nazywa. Tak mniej więcej wygląda nasza płytka. Klikamy Next. Płytka ponownie się uruchomi. Czekamy chwilę. Tu na dole się wyświetla TX-RX, to znaczy, że wszystko zostaje odczytywane. I tutaj wybieramy, jaki mamy nadajnik i odbiornik, którym będziemy sterować. W moim przypadku wybiorę PWM. Dla mnie po prostu chwilowo jest tak wygodniej, bo mój nadajnik PPM jest zmodyfikowaną wersją Arduino i starego odbiornika i mam totalnie inne kable, musiałbym wszystko z powrotem przerabiać, dlatego wybieram PWM. W przyszłości wstawię, jak to skonfigurować przy wersji PPM. Wygląda mniej więcej tak samo, tylko zamiast 8 kabli mamy tylko jeden, który ma w sobie 5V, masę i sygnałowy, a tutaj mamy po prostu 8 kabli. Jeśli mamy Futabe, S-Busa, to też możemy wybrać. Ja nie mam Spectrum i Multiplex. Z tym się jeszcze nie spotkałem, więc nie powiem dokładnie, co to jest. Będę musiał kiedyś na pewno przeczytać. Klikamy na Next, jeśli wybraliśmy nasz system, którego używamy. Płytka ponownie się uruchomi. Tutaj mamy do wyboru multirotor, czyli nasze wirnikowce, latające skrzydło, helikopter, widać, że w przyszłości będzie udostępniony i lądowe pojazdy.
Kiedyś na pewno wstawię filmik z konfiguracją latającego skrzydła, bo jestem właśnie w trakcie budowy piankowego. My wybieramy teraz multirotor, klikamy na Next. Wybieramy konfigurację, którą będziemy używać. W moim przypadku jest to quadcopter w konfiguracji X. Jeśli mamy zamiar używać innego, musimy wybrać. Konfiguracja może wyglądać trochę inaczej. W wersji X tak wygląda właśnie rozmieszczenie silników. W plusie wygląda to bardzo podobnie, ale w moim przypadku jest to X, dlatego klikamy Next. Tutaj standard ESC, czyli to jest zwykły kontroler bez żadnego dodatkowego oprogramowania wgranego, czyli na przykład Bell Heli, Simong. I to są najzwyklejsze kontrolery. W moim przypadku są to Rapid ESC, czyli Simong. W moim przypadku 490 Hz. Ja wiem, że u mnie bez problemu chodzi na 400 Hz. I One Shot, czyli Bell Heli. Ja wybieram Rapid ESC, klikamy Next. Tutaj możemy zaznaczyć, czy będziemy używać GPS-a, czy nie. Ja w następnej części filmiku na pewno będę konfigurował GPS-a. Ja po prostu dla wygody zaznaczę sobie uBlocks Based GPS. W moim przypadku jest to Neo 6M. Klikamy Next. Tak wygląda nasz diagram. Tutaj diagram, tak jak już wcześniej wspominałem, pokazuje, że każdy kolor powinien być pod odpowiedni slot w naszym odbiorniku podłączony. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo Wizard i tak nam wykryje każdy kanał. Możemy to sobie zapisać dla wygody, jeśli chcemy w przyszłości zobaczyć, jak wszystko podłączyć. Ja to w tym momencie zamknę. Klikamy Next. I tu nie ruszamy, nie oddychamy i na pewno nie chodzimy wokół, bo może to po prostu zepsuć nam całą kalibrację żyroskopu. Klikamy Calculate, czekamy na chwilę. Oczywiście nic nie ruszamy. Zrobione, tu będzie zielone Done. Klikamy Next. I tu zaczynamy kalibrować ESC. Tu jest wszystko dokładnie napisane, jak to zrobić. Ja po prostu będę mówił po kolei. Pamiętajmy, ściągnąć wszystkie śmigła, przygotować naszą baterię. Zaznaczamy wszystkie ostrzeżenia. Klikamy Start. Zostanie wysłany wysoki impuls do ESC. W tym momencie podłączamy baterię. Czekamy na wszystkie sygnały. Jeśli już przestały, klikamy Stop. Sygnał niski, czyli minimalny, żeby nasza płytka wiedziała dokładnie, jaki mamy zakres. Odłączamy ponownie baterię, żeby wszystkie ustawienia się zapisały. Klikamy na Next. W tym momencie będziemy sprawdzać neutralny stan silników. Jeśli wszystko nam poszło bezproblemowo, możemy zaznaczyć Calibrate All Motor Output at the same time. Czyli jeśli mieliśmy dokładnie ten sam dźwięk w tym samym momencie na każdym motorze, nie musimy robić tego po kolei. Klikamy Start, wcześniej podłączając baterię, bo jak wiadomo, jest nam potrzebne zasilanie. I idziemy suwakiem w tym momencie, aż wszystkie silniki zaczną się ruszać. Jeśli będzie coś nie tak, to po prostu robimy ten pojedynczy, który, tak jak w moim przypadku, silnik numer 2 jeszcze się nie zaczął ruszać, więc klikamy na Stop, odznaczamy Calibrate All Motors, klikamy na Next, dochodzimy do silnika numer 2, klikamy Start i możemy strzałkami pojedynczo klikać, aż motor zacznie się kręcić bez żadnych trzasków i nie będzie żadnego problemu. Klikamy na Next, sprawdzamy, czy ten też się będzie kręcił. Kręci się czwarty. Musimy też pamiętać o kierunku obrotów. Pierwszy i trzeci jest zgodnie z wskazówkami zegara, drugi i czwarty przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, tak jak jest to pokazane na schemacie. Jest to ważne w przypadku właśnie tak, wielowirnikowców, żeby poprawnie w każdym kierunku mógł latać. Tu, jeśli mamy lepsze silniki lub wiemy dokładnie, co mamy,
i jaką ramę mamy, możemy wybrać, tak jak tutaj na przykład wybrałem Blackout 330 i tu widać, że ktoś miał ustawienia na wagi 1003 gramy, na Bell Heli Afro 30 amperów. Po prostu szukamy najbardziej podobnego drona do naszego. Jeśli nie możemy znaleźć, wybieramy po prostu Current Tuning, czyli obecny. Klikamy Next, a następnie Save. Płytka ponownie się uruchomi po raz kolejny. Czekamy. I w tym momencie Wizard poprosi nas o ustawienie naszego nadajnika. Bierzemy, uruchamiamy, klikamy Transmitter Setup Wizard i tu będzie ostrzeżenie, że na początku płytka będzie zawsze rozbrojona, czyli silniki nam się nie włączą dla bezpieczeństwa. I tak ściągnijmy śmigła. W pierwszym kroku klikamy na Next. Ja w tym momencie sobie przestawię kamerkę, żebyście widzieli dokładnie co klikam, znaczy co ruszam. Jest to FlySky FST6. Zasilanie już mam włączone. Pamiętajmy wyzerować wszystkie trymery i na początku na pewno zbindować odbiornik z nadajnikiem. Wybieramy tryb akro, bo w naszym przypadku jest to quad, tak samo będzie w latającym skrzydle. Teraz musimy kliknąć na Next. W moim przypadku jest to Mode 2, czyli przepustnica po lewej stronie. Klikamy ponownie na Next. I poruszamy. Tak jak wcześniej mówiłem, Wizard nam wykryje, który kanał jest który. Do góry. Teraz bierzemy roll. Obojętnie czy w lewo, czy w prawo. Ważne, żeby nie pomylić. Teraz bierzemy pitch. I o. Sorry, że nie znam polskich nazw, ale w większości uczę się ze stron anglojęzycznych. Teraz przycisk, którym będziemy wybierać Flight Mode, czyli albo autostabilizację, tryb pełnomanualny, Return to Home, Return to Launch. I klikamy kilkakrotnie. Nie zawsze załapię za pierwszym razem, w moim przypadku jest to ten przełącznik. Teraz poprosi nas o następny. W moim przypadku będzie to ten przełącznik. Klikamy kilkukrotnie, aż wyłapie. Ja już nie mam więcej kanałów, więc klikam Next slash Skip. Wybieramy. I teraz ruszamy wszystko w każdą stronę, lewo, prawo, żeby płytka nam wykryła maksymalne położenia każdego z naszych przełączników. Pamiętajmy robić to w lewo, w prawo, bo później mogą być problemy z uzbrojeniem. Przełączniki też klikamy kilkakrotnie. Jeśli wszystko mamy OK, klikamy na Next. I sprawdzamy, czy nic nie mamy obrócone. W moim przypadku wszystko jest OK. Biorę w górę, biorę w dół. Jest dokładnie tak samo jak u mnie. Jeśli z jakiegoś powodu zdarza się tak, że nam przeskoczy środkowe ustawienia, bierzemy cofnij, cofnij. I tu, tak jak mówiłem, po prostu przeskoczyło mi dalej. We FlySky jest bardzo fajna opcja. Bierzemy ustawienia, function setup, display i w tym momencie możemy dokładnie zobaczyć, gdzie jest każdego środek. Wycofujemy, wszystko mamy równo w połowie i w tym momencie wykryło nam. Postępujemy ponownie. Czasem się po prostu tak zdarza, jest to bug programu, nie zawsze, ale czasem tak po prostu jest. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy samym kontrolerem, czy bezpośrednio oprogramowaniem. Klikamy na Next znowu. Tu już sprawdziliśmy, czy nic nie mamy obrócone. Wszystko nam działa. Klikamy na Next. Możemy sprawdzić ponownie, czy wszystko jest OK, ale już sprawdziliśmy wcześniej. Klikamy na Next i w tym momencie wybieramy sposób uzbrojenia. Możemy wybrać przycisk,
lub przyłącznik. Są to Axory 0, 1 i 2. Ja najwygodniej zauważyłem, że jest mi your right, czyli lewy drążek maksymalnie do dołu i na prawo. I klikamy save. Teraz wszystko nam się zapisało. Warto wejść teraz w tym momencie w RC Input i sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest tak, jak było. Jest tak, jak trzeba. U mnie są przełączniki. Wszystkie przełączniki są dwupozycyjne, a LibrePilot domyślnie ustawia 3, więc wchodzimy w Flight Mode Switch i wybieramy Flight Mode Count. U mnie to będzie po prostu 2. Jeśli macie więcej, możecie bez problemu zaznaczyć. Tu nic nie zmieniamy. To będzie omówione w dalszej części, w bardziej zaawansowanej. I teraz powinno być wszystko ok. Więc jeśli weźmiemy maksymalnie w tą stronę, powinno nam uzbroić płytkę. I tak właśnie jest. Rozbrajamy. W przeciwną stronę nie zaznaczyliśmy uzbrojenie. Wszystko już mamy zapisane. I płytka powinna być idealnie równo w zakładce Flight Data. Możemy już wszystko odłączyć, i zasilanie, i USB. I w tym momencie skończyliśmy podstawową konfigurację kontrolera CC3D wersji Revolution z modemem. Widzę, że filmik wyszedł trochę ponad 25 minut, ale nie można tego pośpieszać. Jeśli zrobimy coś źle, to nasz kład może nam spaść i skończy się to dla nas tym, że będziemy musieli wszystko kupić jeszcze raz lub zrezygnować. Płytkę dostarczył mi sklep ABCRC, dzięki któremu mogłem zrobić ten tutorial. W następnych częściach będę pokazywał, jak skonfigurować modem Oplink, dzięki któremu będziemy mieli wszystkie dane telemetryczne za pośrednictwem radia 433 MHz. Jak zrobić to od strony kontrolera na naszym dronie, jak zrobić to od strony stacji, której będziemy mieli na ziemi podpiętej do komputera. Następnie kolejny filmik będzie o podłączeniu GPS-a Neo 6M, jak zrobić zaawansowaną kalibrację wszystkich sensorów, czyli magnetometru, barometru, akcelerometru, żyroskopu, pełnej kalibracji płytki, jak ustawić pozycję domową, dzięki której będziemy mogli mieć dokładniejszą stabilizację. I serdecznie dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików.